Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj odpowiem Wam na pytanie, czy możemy zaaktywować WMO? I to ogólnie pytanie, które często zadają sobie fizjoterapeuci, trenerzy, lekarze, jak i również pacjenci, którzy mają problemy ze stawem kolanowym. WMO to nic innego jak skrót od mięśnia obszernego przysiodkowego, który jest częścią z czterech głów mięśnia czworogłowego uda. Jego rola jest bardzo ważna dla stabilności rzepki i zapobiegania kontuzjom kolana, ponieważ odpowiada on za ostatnie 20-30 stopni wyprostu stawu kolanowego. Niestety WMO jest też bardzo podatny na osłabienie i zanik po unieruchomieniu lub jakimkolwiek urazie stawu kolanowego, dlatego wielu specjalistów próbuje znaleźć skuteczne sposoby na wzmocnienie tego mięśnia i poprawę funkcji stawu kolanowego. Jednak czy istnieje coś takiego jak wybiórcza aktywacja WMO? Czy możemy ćwiczyć tylko tę głowę mięśnia czworogłowego uda bez zaangażowania pozostałych? Czy istnieją jakieś specjalne ćwiczenia lub techniki, które mogą to umożliwić? A może to tylko mit, który nie ma oparcia w nauce i praktyce? A w tym materiale postaram Ci się odpowiedzieć na te wszystkie pytania, bazując na dostępnych badaniach i innych doświadczeniach wielu ekspertów. Więc zapraszam Cię do tego materiału. Kiedyś słyszałem, nic trudnego, stoisz, zakładasz gumę na kolano i prostujesz. Tak twierdził jeden z moich klientów, który jest trenerem i skończył szkolenie w jednej takiej szkółce, można byłoby powiedzieć. Zacznijmy od tego, że nie wszystko, co pan szkoleniowiec powie, to objawiona prawda, ponieważ najczęściej też tak nie jest, a tym bardziej, gdy ta osoba nawet nie pracuje z klientami. Dlatego podrzucam Ci kilka wskazówek i kwestii do przemyślenia, czy realnie jesteś w stanie wypracować cuda na tym dzisiaj omawianym mięśniu. Widziałem ogólnie już tyle ćwiczeń na WMO, że można byłoby napisać taką świętą księgę fizjoterapii czy też treningu funkcjonalnego. No i nie od dziś wiadomo, że głowa przysiodkowa mięśnia czworogłowego uda ulega zawsze atrofii u osób na przykład z patellofemoral pain syndrome. Jednak czy aby da radę zaaktywować ten obszar w jakiś magiczny sposób? O tym dowiecie się dzisiaj. I cały proces prowadzenia klienta zawsze się składa przede wszystkim do takich dwóch, w mojej ocenie, najważniejszych walut, które są ogólnie przyjęte na świecie. Czas i cierpliwość. Czyli najczęściej nie mamy tych składników, lecz klienci oczekują znacznych rezultatów. Co wiemy na temat pracy mięśnia przysiodkowego uda? I tutaj ogólnie można byłoby wymienić kilka punktów. Wiemy doskonale, że siła mięśnia czworogłowego uda jest również poniekąd wyznacznikiem stabilności rzepki. Sam troczek boczny przyczynia się do stabilności rzepki podczas zgięcia kolana, więc ten troczek również przyczynia się do stabilności tej rzepki przy zgięciu mniej więcej do 30 stopni. Sam kąt mięśnia czworogłowego wpływa na stabilność rzepki podczas zgięcia stawu kolanowego, ale nie podczas prostowania, więc niestabilność rzepki to taki ogólny stan, w którym rzepka przesuwa się poza swoją taką normalną pozycję i może to prowadzić do bólu, ograniczenia ruchomości i w skrajnych przypadkach do zwichnięcia rzepki, czyli całkowitego wysunięcia się. Zwichnięcie rzepki jest stosunkowo bardzo rzadkim urazem, ale częstszy wśród osób mniej więcej w wieku 10-17 lat. Częstotliwość występowania takiego zwichnięcia wynosi tylko 6 na 100 tysięcy pacjentów rocznie, a dla tej opisanej grupy wiekowej może wzrosnąć nawet do 29 pacjentów na 100 tysięcy rocznie. Ostre zwichnięcie rzepki może prowadzić również do wysięku w stawie kolanowym, stłuczenia kłykcia kości udowej i zerwania więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego, czyli MPFL. I to ostatnie może skutkować towarzyszącym rozerwaniem WMO i troczka przyśrodkowego. Początkowe zwichnięcie rzepki może prowadzić do nawracających zwichnięć u 15-44% pacjentów i ponadto 6 miesięcy po urazie 58% pacjentów zauważa ograniczenia w wykonywaniu takiej forsownej aktywności. Jakie możemy tutaj wyodrębnić objawy, które od razu nam się pokażą? No to nic innego jak silny ból, tradycyjnie oczywiście zawsze występuje obrzęk,
No i niezdolność do biegania, wykonywania jakiejś aktywności fizycznej. Niestabilność rzepki może wynikać również z traumatycznego zaburzenia z anatomicznymi czynnikami zwiększającymi ryzyko nawrotu zwichnięcia. Przykładami takich w ogóle ostatnich są niewydolność MPFL-a i dysplazja bloczkowa, nadmierna lateralizacja guzowatości kości piszczelowej. Zrozumienie leżących u podstaw czynników anatomicznych prowadzących do niestabilności rzepki w mojej ocenie jest kluczem do ukierunkowania strategii leczenia. Znajomość etiologii niestabilności rzepki jest wymagana ze względu na potencjalne szkodliwe konsekwencje wynikające z przemieszczenia rzepki. Wcześniejsze badania sugerowały, że anatomia mięśnia czworogłowego może wpływać na stabilność rzepki, a celem tego materiału, jak i również znalazłem taki fajny przegląd systematyczny, jest analiza aktualnych dowodów dotyczących anatomicznych czynników mięśnia czworogłowego uda wpływająca na stabilność rzepki. Obecne dowody sugerują, że siła WMO jest oczywiście wyznacznikiem stabilności rzepki, jednak nie jest jasne, czy dotyczy to całego zgięcia kolana. Trzy badania, ale które były wykonane na zwłokach, wykazała, że siła mięśnia WMO zapewnia stabilność podczas całego zgięcia kolana, podczas gdy inne badanie na zwłokach i badanie in vivo wykazały, że było to prawdziwe tylko pomiędzy 0 a 15 stopni zgięcia kolana. Te rozbieżności w wynikach można przypisać różnicom w metodologii, takich jak zachowanie różnych struktur w badaniach zwłok, badanie blokady nerwu ruchomego WMO. Doprowadziło również do znacznych zmian na kinematyce rzepki, dodatkowo potwierdzając rolę tego mięśnia w utrzymaniu stabilności rzepki. Czy wzmocnienie WMO może zmniejszyć ryzyko zwichnięcia rzepki? Wątpliwości budzi jednak to, czy mięsień ten można wzmocnić przez trening. Obecnie nauka i doniesienia sektora fizjoterapii oraz treningu pokazują, że nie ma magicznych ćwiczeń, które by wpływały na nie wiadomo jaką aktywację tego sektora mięśnia czworogłowego uda. Istnieje również masa innych dowodów, które uzasadniają, że trzeba wykonać dalsze badania, by realnie ustalić, czy morfologia WMO wpływa na stabilność rzepki. Jak wiemy, niestabilność rzepki i duży worek nazywany niczym innym jak PFPS nie jest wywołany tylko jednym klockiem domina. Do dzisiaj wiele osób przypisuje nadludzkie, wręcz magiczne, niczym z Harry'ego Pottera właściwości, że na pewno trzeba pracować nad WMO. Jednak gdy zapytamy owe osoby, no dobra, ale jak to zrobić? W ogóle, czy masz jakieś ćwiczenie, czy to w ogóle działa? No to najczęściej zostaniecie bez odpowiedzi i w ciszy. Sprzeczne dowody uważam, że powinny uzasadniać dalsze badania w celu ustalenia, czy sama sobie morfologia WMO wpływa na stabilność rzepki i konieczne są dalsze badania w celu ustalenia, czy kąt skrętu mięśnia czworogłowego uda przewiduje jakby zwichnięcie rzepki oraz czy kąt ku jest predyktorem niestabilności rzepki i może być stosowany u pacjentów z bólem rzepkowo-udowym. Wiele badań wzajemnie się wyklucza, jednak chciałbym tylko dodać, że badania, które niby uznają za zasadne, mówią o ocenie stawu kolanowego. Wszystko na papierze wygląda pięknie, tylko jak się przyjrzymy tym badaniom, to wszystkie są średniej jakości, wykonane na trupach, do czego się odniosę za chwilkę. Co budzi przede wszystkim w wielu badaniach podejrzenia? Wygodą takich badań jest z pewnością manipulacja stawem kolanowym w sposób, który nie jest ogólnie możliwy na żywym organizmie in vivo. Na zwłokach zrobisz przede wszystkim co chcesz, siły przykładasz dobrowolnie, dowolnie. Zastanówmy się ogólnie, kolano zmarłego może być utrzymane w pozycji przez bardzo długi czas, co pozwoli na wykonanie dokładnych pomiarów i właśnie tu zapala się taka kolejna lampka, ponieważ biomechanika stawu kolanowego ze zwłok różni się przede wszystkim od tej obserwowanej na żywym organizmie. I poszukując obszar badań znajdziemy kilka, gdzie spośród 9 uwzględnionych badań na zwłokach, 5 przeprowadzono na anatomicznie prawidłowych kolanach, a pozostałe 4 badania nie przedstawiły anatomicznego stanu próbek. Więc sami zdecydujcie, czy chcecie wierzyć w takie nieżyjące badania niczym zwłoki, czy wolicie żywą naukę, która będzie się opierała o fakty. I ocena pacjentów in vivo daje bardzo wiarygodne wyniki ze względu na zachowanie prawidłowej anatomii. Prowadzenie badań in vivo wymaga oczywiście aktywnego zaangażowania pacjentów przy wykonaniu zadań, które mogą być niewygodne.
i obejmują one wykonywanie wielu ruchów, trzymanie kolana w stałej pozycji przez ograniczony jakiś czas i poddanie wielu pomiarom. To sprawia, że perspektywa prowadzenia badań in vivo na dużych próbach jest mało prawdopodobna. I po drugie, większość zidentyfikowanych badań dotyczących siły mięśnia czworogłowego uda dotyczyła tylko VMO, więc mięsień obszerny boczny oceniano w jednym badaniu, co nie pozwala na wiarygodną analizę jego wpływu na stabilność rzepki i nie badano wpływu innych mięśni na stabilność właśnie owej struktury. Po trzecie, brakuje wystandaryzowanego podejścia do oceny wpływu czynników anatomicznych mięśnia czworogłowego uda na stabilność rzepki. Po czwarte, żadne z włączonych badań nie porównywało obustronnej anatomii mięśnia czworogłowego uda u pacjentów z jednostronnym zwichnięciem rzepki. Oczywiście Crosley w 2019 roku przedstawił ciekawe doniesienia, że siła VMO jest mniejsza od VL i to może być przyczyna bólu stawu kolanowego, ale co najważniejsze, nie musi. Do dzisiaj nie wiadomo, czy realnie osłabione VMO jest przyczyną dolegliwości bólowych. Literatura również przedstawia, że osoby mają słabą proporcję siłową, czyli VL jest silniejszy VMO, a nie boli ich staw kolanowy i również nic się z nim nie dzieje. Dlatego warto zastanowić się na temat słuszności mitów i legend, że jesteśmy w stanie zaktywować VMO. Bardziej brzmi to jak gotowa recepta na serial o szamanach niż realna terapia czy też jakikolwiek trening. Tylko w jednym badaniu opisano wpływ parametrów anatomicznych na anatomię mięśnia czworogłowego i pacjenci z kątem ku mniejszym niż 15 stopni mieli większe przesunięcie dwusiecznej ze skurczem mięśnia czworogłowego niż ci z kątem ku większym niż 15 stopni. I ale w żadnym badaniu nie opisano wpływu nieprawidłowości anatomicznych na siłę mięśnia czworogłowego i kierunek jego działania. Większość pacjentów z niestabilnością rzepki ma nieprawidłowości anatomiczne predysponujące do zwichnięcia. Należą do nich również niewspółosiowość rotacyjna, dysplazja bloczkowa, nadmierna lateralizacja guzowatości kości piszczelowej i możliwe, że nieprawidłowości mogą wpływać na anatomię mięśnia czworogłowego. Dlatego nieprawidłowa funkcja mięśnia czworogłowego uda obserwowana u pacjentów ze zwichnięciem rzepki może nie być spowodowana nieprawidłowością samego mięśnia, a raczej normalnym mięśniem, który działa inaczej, ale w nieprawidłowym stawie. Co ciekawe, niestabilność rzepki występuje częściej u kobiet i wyniki tego przeglądu potwierdzają to twierdzenie. 299 z 455 pacjentów z niestabilnością rzepki to kobiety, jednak włączonych badań nie można wykorzystać do oszacowania częstotliwości występowania niestabilności rzepki w zależności od płci. Zastosowano kryteria kwalifikalności i tworząc wybraną badaną populację. To sprawia, że dane demograficzne pacjentów zidentyfikowane w tym przeglądzie różnią się od obserwowanych w praktyce klinicznej, więc nie można ustalić, czy czynniki anatomiczne mięśnia czworogłowego przyczynią się do wysokiej częstotliwości występowania zwichnięć u kobiet. I ogólnie tak kończąc ten materiał, podsumowując wszystkie takie doniesienia, obecne dowody sugerują, że siła VMO jest oczywiście ważnym wyznacznikiem stabilności rzepki, jednak nie jest jasne, czy dotyczy to całego zgięcia kolana. Istnieją sprzeczne dowody dotyczące wpływu parametrów morfologicznych VMO na stabilność rzepki. Troczek boczny zapewniał stabilność podczas całego zgięcia kolana, a troczek przyśrodkowy do 30 stopni zgięcia. Wymagane są oczywiście dalsze badania in vivo, aby wiarygodnie potwierdzić słuszność tych twierdzeń. Obecnie nie ma wiarygodnych badań, które przemawiały za tym, by można było za pomocą treningu aktywować VMO i większość obecnie dostępnych przedstawia brak takich możliwości. Sami zdecydujcie, czy jest sens wzmacniać VMO, gdy nie musi to być w ogóle przyczyna dolegliwości bólowych stawu kolanowego i niech ten przekaz idzie z Twoją marką w świat, jednak opierajmy to o naukę, która stawia wyraźne tezy. Podpytaj znajomych, ani raz usłyszysz, mnie tak uczyli, ja tam czuję nawet jakieś aktywacje. Tylko czy na mnie to działa, realnie pomoże Twoim klientom? Teraz masz czas dla siebie, żeby przemyśleć, jak wygląda rzeczywistość i wybrać tą idealną, słuszną oczywiście dla Ciebie drogę, więc powodzenia. Na koniec chciałbym tylko dodać,
że wiedzą o tym obszarze dzielę się od ponad 7 lat, a dalej do wielu osób nie dotarła, więc również mam nadzieję, że mi pomożecie dzielić się tą wiedzą z innymi. Trzymajcie się, do zobaczenia, ściskam Sherlock.